Baranka niech wzniesie pieśń. Spod znaku Maryi Nazerskiej mychów błogosław nam Chryste na bój. Stajemy jak ojcem. Stajemy przy pomniku Powstania Warszawskiego z potrzeby serca. Podziwiamy bohaterów wolnościowego zrywu, ich poświęcenie i ofiarę krwi złożoną na ołtarzu ojczyzny. To z ich heroicznej walki, poświęcenia zrodziła się wolna Polska, w której żyjemy. Jednoczą nas dziś tu wspólna modlitwa za poległych, wspomnienia żyjących uczestników i świadków powstańczych walk oraz modlitwa za pomyślność naszej ojczyzny. Drodzy powstańcy i świadkowie tamtych zdarzeń, z uznaniem i podziwem patrzymy na was oraz słuchamy waszych wspomnień. Na różne sposoby pragniemy okazywać wam wdzięczność. Nie ograniczamy się jednak tylko do wzruszeń, wspomnień i podziękowań. Za każdym razem chcemy się od was czegoś uczyć. Stojąc u stóp pomnika Powstania Warszawskiego, na nowo odkrywamy prawdę, że istnieje zasadnicza różnica pomiędzy życiem wygodnym, a życiem godnym. Godnym człowieka, godnym Polaka. Drodzy powstańcy, to wasze czyny i wasze życie przekonują nas, aby pozostać wiernym Bogu i nie szukać tylko i wyłącznie własnych korzyści. Patrząc na was, lepiej rozumiemy, że wolność złączona z poświęceniem ma szczególny smak. Dzisiaj jesteście szanowani. To właśnie patrząc na was, głębiej rozumiemy, że za wolność trzeba płacić nawet najwyższą cenę. W czasie, kiedy dla niektórych rodaków wartością naczelną staje się życie dostatnie i wygodne, nawet za cenę niewierności Bogu i Ojczyźnie, tym bardziej jesteście nam potrzebni. Potrzebny jest przykład waszego poświęcenia dla Ojczyzny. Dla wszystkich uczestników Powstania Warszawskiego, żołnierzy i ludności cywilnej, Ojczyzna była wielkim zbiorowym obowiązkiem. Nie wahali się więc złożyć na ołtarzu ojczyzny tego, co najdroższe i najcenniejsze, rodzinnego szczęścia, młodzieńczych marzeń, zdrowia, a nawet życia. 16 tysięcy poległych, około 20 tysięcy rannych i ponad 200 tysięcy zabitych osób cywilnych. Oto bilans tamtych dni. Nie była to jednak krew przelana bezowocnie. Ta ofiara, pomimo klęski, przez dziesiątki lat w powojennej Polsce budziła i podtrzymywała pragnienie do życia w pełnej wolności. Dziś ojczyzna woła, nie oddaje, ale domaga się naszej uczciwej pracy, poświęcenia i ofiary dla dobra wspólnego. Wszechmogący wieczny Boże, spuśćcie nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i naszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie. Stoimy w świętym dla Polaków miejscu przed pomnikiem Powstania Warszawskiego tuż obok Katedry Polowej Wojska Polskiego. Zgromadziliśmy się tutaj jak każdego roku,
aby złożyć hołd bohaterskim powstańcom Warszawy. Drogowskazem powinny nam być słowa naszego wielkiego rodaka, błogosławionego Jana Pawła II, który w 50. rocznicę powstania apelował, by tamta powstańcza ofiara na wzór ziarna rzuconego w ziemię przyniosła obfity plon w życiu współczesnego pokolenia Polaków. Od powstańców warszawskich winniśmy uczyć się ofiarności w służbie ojczyźnie. Winniśmy uczyć się wspólnego działania w sprawach dla Polski najważniejszych. Wspólnotowości spajającej różnorodne postawy i poglądy polityczne. Powstańcza walka o niepodległość połączyła przecież ludzi najróżniejszych, odległych od siebie poglądów i sympatii. Wszyscy moi najserdeczniejsi przyjaciele, tu wszyscy przyjaciele przyszli, aby razem z nami, powstańcami, oddać hołd tym wspaniałym dziewczętom i chłopcom, którzy oddali swe życie za wolność naszej ukochanej ojczyzny. Nasza obecność przybliża i uwiarygadnia współczesnym wydarzenia z odległej przeszłości, a nam daje szansę spojrzenia na nie z odległej perspektywy i z pozycji ludzi, którzy już niejedno przeżyli, przemyśleli i doświadczyli. Nie przychodzimy na powstańcze uroczystości w glorii zwycięzców. Świadomość straszliwego dramatu przez całe długie życie wypełnia nasze serca i myśli. Nosimy jednak w sobie poczucie dumy, że w chwilach najcięższej próby daliśmy ojczyźnie wszystko, na co nas było stać, bez nakazu i przymusu, bez roszczeń do jakichkolwiek korzyści osobistych. Chcielibyśmy, który każdego roku zbierają się przy pomniku Powstania Warszawskiego i na warszawskich nekropoliach powstańczych dla oddania hołdu poległym i pomordowanym, odczuwali naszą głęboką wdzięczność. Tę wdzięczność wyrażamy także przedstawicielom najwyższych władz państwowych, samorządowych, duchowieństwu, za uświetnienie i nadanie wysokiej rangi rocznicowym uroczystościom, a także za duszpasterską posługę. Dziękujemy organizatorom uroczystości. Dziękujemy najbliższemu naszym sercom Wojsku Polskiemu, dowódcy garnizonu Warszawa, organizacjom społecznym i kombatanckim, wszystkim, którzy w tych rocznicowych przeżyciach utożsamiają się z naszym powstańczym etosem. Do was wołam, żołnierze Armii Krajowej, powstańcy warszawscy i mieszkańcy stolicy, którym wolność ojczyzny i jej stolicy cenniejsza była niż własne życie. Stańcie do apelu! Salwa honorowa! Warszawa. Wyznaczam trasę. Wyszukiwanie celu. Hotel Bristol. Dzisiaj. Wtedy.
a serce bije. Słuchaj, jest w tym dziw nad dziwy, że ono trwa, gdy wszystkie oczy patrzą nowe, że wygrzebaną spod cegieł pokrywy, stopioną w ogniu na drzwiach wieszają podkowę na inne szczęście. Słuchaj, i radość, i wstyd żyć jeszcze raz na nieobeszłej ziemi, powracać i ślubować, gdy zmarzły kasztan kwitł, winy dawne odkupić czynami lepszymi.